House Peak Chronicles, Project M. Autor The Great Knob. Czytał Perkorn. Rozdział pierwszy. Dzisiejsza noc. Minęło kilka dni od końca drugiej morderczej gry, jak to sama nazwałam. Nie wiem, gdzie jestem, ani też, czy jestem sama. Mimo bycia uwolnionymi, wolnie pokazywać się na oczy monokumom. Mam z nimi złe wspomnienia, lekko mówiąc. Dlatego zazwyczaj poruszam się po ciemku, albo skradając się w półmroku. Zawsze jak najciszej oraz jak najszybciej. Chociaż nie zawsze mi to wychodzi. Na szczęście jeszcze nie wdałam się w walkę z monokumami. Jeśli chodzi o pożywienie i spanie, to brak mi obu tych rzeczy. Chociaż co do drugiego, nie jestem pewna, przez ciągły brak marzeń sennych. Chyba można to tak nazwać. Czasami widzę, jak Yuki rusza przed siebie ze swoją armią, ale w jakim celu? Czemu? Wydawało mi się, że właśnie na tym mu zależało. Na chaosie, na podobnej kontroli nad całym światem. Chyba do tego użył nas oraz monokum, prawda? Boli mi głowa od myślenia nad tym. Teraz brakuje mi Izuru i Leona. Zazwyczaj teraz spadliby z idiotycznymi argumentami, przez które musiałabym się wysilać dodatkowo, aby uratować wszystko i wszystkich. Niegłówny bohater opowieści, gotowy na każde okazje oraz okazujący zawsze pomocną dłoń. Protagonista popełniający błędy, a na samym końcu otrzymujący swój happy end. Postać pierwszoplanowa w samym centrum uwagi. Heros, będący zawsze po dobrej stronie. Jak antagonista, który spodobał start tej całej historii. Oponent, zawsze zwyciężający nad bohaterami. Główny zły, który wyraża swój plan w życie. Złowieszczy plan. W książkach to zawsze takie proste. Dobro wygrywa, zło przegrywa. Sprawiedliwość ponad wszystko. Prawda nad kłamstwem, ale... Tak prawdziwy świat nie działa. Nic nie jest jasne, proste, czarno na białym podane. Nie ma wyboru między dobrem a złem. Jest tylko zło oraz mniejsze zło. Zazwyczaj idziemy w stronę mniejszego zła, tłumacząc się. Nie było lepszego wyboru. Zawsze można umrzeć, zginąć za ideę. Ale boimy się śmierci, przez możliwość stracenia tego wszystkiego. To śmieszne. Kiedy umrzesz, nie musisz się martwić przeszłością i przyszłością, ani tym, co posiadasz. To koniec gry dla ciebie. Gry w życie. Sama jestem bliska końca tej gry, bo straciłam wszystko przez moje decyzje. Moją przeszłość i czeka na mnie tylko śmierć, by dołączyć do nich. Chociaż, czy on do kogo? Każdy wie, kim jestem naprawdę. Stwórcą morderczej gry. Tej gry, przez którą zaczął się świat rozsypywać na kawałki. Pomoc ruchu oporu na nic nie zdała. Słodziutki, mimo pomocy na końcu został zniszczony na moich oczach. Wszyscy mają prawo mnie nienawidzić i pewnie to robią. Jedynie Izuru, jak i Leon mogą wstawić się za mną, chociaż... Miłość życia Izuru. Ibuki ma odmienne poglądy, a walnie stać im na przeszkodzie do szczęścia pośmiertelnego. Zresztą i to nie miało sensu. Nie wiem nic o związkach, a tym bardziej o życiu. Izuru próbował mnie czegoś nauczyć, ale był przerażony tym, jak zachowałam się wobec nich. Mogłam odpuścić bicie patelnią, chociaż sprawiało mi to przyjemność. Teraz przywołuję tylko złe wspomnienia. Leon natomiast. Cóż, to Leon. Pokrzyczy, będzie próbować przekonać Izuru, ale to nic nie da. Tylko pogorszy wszystko. Teraz, patrząc na perspektywę miasta, mogę powiedzieć tylko jedno. Nikogo nie obchodzi, kim jesteś. Czy jesteś bezczakiem, tympakiem, siłaczem, miłczakiem, grubym, chudym, kobietą, mężczyzną, dzieckiem. To nie ma znaczenia. Ważne, że żyjesz. Duchy spoglądają na nas z góry, oceniając nas na każdym kroku. Koniec rozdziału pierwszego.